Cyk klap. Cyk klap, cześć. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Dan. Znajdujemy się, już pewnie znacie to miejsce, u Krzyśka Kornasia, GP Racer Service Brzesko. No a spotykamy się tutaj dzisiaj, żeby poruszyć pewien bardzo ciekawy temat, mianowicie będziemy rozmawiać o motocyklach używanych. I o zakupach. I o zakupach, tak, bo sezon się kończy, więc sezon zakupów motocykli można powiedzieć, że uważamy już powoli za otwarty. No i często się zdarza, że możecie kupić na przykład w atrakcyjnych pieniądzach motocykl, który jest uszkodzony. No i właśnie o tych uszkodzonych motocyklach dziś będziemy rozmawiać, czy warto taki motocykl kupić, ewentualnie jak uszkodzony, no i czego się wystrzegać przy takich właśnie zakupach. Temat bardzo szeroki, prawda? Bardzo szeroki, no też ciężko będzie go pewnie zmieścić w jakimś jednym tam krótkim materiale. Pierwsza i najważniejsza rzecz, powiedzmy pierwsze motocykle. Ludzie, którzy sobie kupują po raz pierwszy raz w życiu swój własny motocykl. Często szukają motocykli w stanie idealnym, pięknych, nieuszkodzonych, nieporysowanych, niepodrapanych, za które należy zapłacić przeważnie na rynku wtórnym większe pieniądze niż za te motocykle, takie powiedzmy gdzieś tutaj dotknięte, gdzieś tam lekko zarysowane. Co za tym idzie, ja osobiście doradzam ludziom, że na swój własny pierwszy motocykl warto znaleźć motocykl w stanie technicznym bardzo dobrym. Natomiast jeśli chodzi o taką kwestię wizualną typu rysa, zagięcie, ubytek czy coś takiego, niekoniecznie, bo wiesz dobrze jak wyglądają pierwsze podróże, pierwsze wyjazdy, pierwsze lata eksploatacji takich motocykli. Zwłaszcza zależy jeszcze jaki to jest motocykl, do czego on nam będzie potrzebny, czy będziemy go raczej używać na tylko i wyłącznie na drogach asfaltowych, czy też będziemy kupować jakiegoś adventura, czy jakiegoś, nie wiem, dual sporta, prawda, czy enduraka, no to wtedy wiadomo, że będziemy chcieli go wykorzystać gdzieś do jazdy w terenie, no a w takiej jeździe w terenie wiadomo, że pierwsza, druga, trzecia wycieczka, no to jest przynajmniej 2-3 gleby, w zależności od tego, gdzie jedziemy i na jakie warunki natrafimy. Jeżeli chcemy zakupić taki motocykl, powiedzmy, czy to będzie Hornet, ERK, czy to będzie DRK, czy to będzie jakikolwiek inny motocykl, warto rozważyć znalezienie motocykla, który ma jakąś lekką wadę, jakąś lekką, nieukrywaną przez kupującego usterkę. Jeżeli czujemy się silniejsi, powiedzmy z mechaniki, czyli nie boimy się, powiedzmy, wymienić sobie oleju w motocyklu, tam jakiś dekielek zmienić, sprzęgła, czy jakichś takich innych prostych, powiedzmy, w miarę czynności, to szukajmy sobie motocykli akurat właśnie z takimi usterkami, czyli żeby to były na przykład usterka sprzęgła, usterka jakiegoś dekla, coś porysowane, coś w ten deseń, prawda? Mhm. W momencie, kiedy jesteśmy trochę słabsi z mechaniki, to ja polecam wtedy znalezienie motocykla, który będzie miał przykładowo uszkodzony jakiś tam element lakierowany, wygiętą kierownicę, uszkodzoną klamkę, jakieś takie drobne rzeczy. Nie pchałbym się w motocykle, tak zwane gruzy, które są mocno rozbite. Koszt naprawy może przekroczyć wartość samego motocykla, także tak to wygląda. To wszystko też zależy od tego, czy właśnie będziemy taką naprawę wykonywać samodzielnie, czy też będziemy tą naprawę zlecać jakiemuś profesjonalnemu serwisowi, który się tym zajmuje. Też według mnie warto zwrócić uwagę na to, jak stary jest sprzęt i czy części zamienne, jeżeli mówimy o jakichś uszkodzeniach mechanicznych, czy rzeczywiście są do tego motocykla dostępne, a jeśli są dostępne, to w jakich cenach? No i czy ewentualnie też na rynku wtórnym możemy jakieś części dostać. No bo wtedy wiadomo, ten nasz budżet na pewno troszeczkę mniej ucierpi, niż gdybyśmy mieli stosować wszystkie na przykład części nowe prosto z ASO. Mhm, tak, tak, zgadza się. Więc to też myślę, że warto na to zwracać uwagę. No i przy zakupie przede wszystkim, no jeżeli nie mamy wiedzy odpowiedniej na temat tego, gdzie patrzeć, prawda, przy zakupie motocykla, no to bardzo dobrą praktyką jest zabranie ze sobą osoby, która się na tym zna. Czyli jeżeli macie jakiegoś zaufanego mechanika, to najlepiej jest po prostu z taką osobą wsiąść w samochód, pojechać, obejrzeć. No i wiadomo, jak osoba, która się zna na rzeczy, to też może właścicielowi, który oferuje sprzedaż tego motocykla, zwrócić uwagę na takie detale, o których on na przykład mógł nie wiedzieć. Zgadza się. Jest jeszcze jedna rzecz. Ja też nieraz ludziom polecam, że w momencie, kiedy kupujemy motocykl,
jest gdzieś, powiedzmy, dalej. No, można zrobić w ten sposób, że umówić się, znaleźć sobie jakiś serwis motocykli, może to być ASO, niekoniecznie musi być ASO, zadzwonić, umówić się z właścicielem takiego serwisu, poprosić o oględziny motocykla przed zakupem, bo do nas bardzo często trafiają motocykle już po zakupie, no i ludzie rozkładają ręce, co zrobić, bo motocykl miał być idealny, miał być piękny, jak derka. No tak, ja sam miałem, czułem to na własnej skórze, gdzie pojechałem po motocykl, bardzo ładny, troszeczkę, że tak powiem, gdzieś tam zapomniany przez właściciela, dosyć długo stał z racji na jego tam zdrowotne sytuacje, no ale tak. Pojechałem, niby osoba, która coś tam się zna, prawda, na tych motocyklach. No, posprawdzałem, wszystko nie wyglądał motocykl, że był gdzieś po jakimś dzwonku, wszystko w miarę proste. Przejechałem się, motocykl fajnie przyspieszał, hamował, prowadził się, więc tutaj wyglądało wszystko, że jest ok. No, ale wiecie, jak się skończyło. Jeśli nie oglądaliście jeszcze tego odcinka, no to w prawym górnym rogu zostawiamy Wam link do tego, co tam z tym motocyklem było. No, a pewnie gdybym zadzwonił do Krzycha, powiedział: Krzychu, chodź, jedziemy obejrzeć derkę, no to myślę, że wielu rzeczy byśmy się dowiedzieli od razu, prawda? Wiesz co, chociaż może nie wszystkich. U ciebie była bardzo specyficzna usterka, która była wadą ukrytą, taką mocno ukrytą. No ciężko jest nawet mechanikowi, gdyby ten, wiesz, czerwona lampka by się zapaliła na pewno w momencie tego, że ten motocykl słabo odpalał. Tak. Szczególnie jak był zimny, ale generalnie jeśli chodzi o pracę silnika, była trochę głośniejsza. Ale to nie była tragedia. Nie była tragedia, więc widzicie, czasem też niektóre rzeczy są ciężkie do zdiagnozowania bez po prostu otwierania niektórych. No, nikt nie jest wróżką, tak? Rzeczy. Tak, nikt nie jest wróżką. No, nawet podejrzewam, że gdybyś tam pojechał ze stertoskopem, ze słuchawkami, no to też by chyba było ciężko coś tam stwierdzić, prawda? Wiesz co, w DR-kach z racji tego właśnie, że z tymi głowicami bywają problemy, to bardzo często przy zakupie jest taka prosta metoda, ściąga się wizjer inspekcyjny do zaworów i mierzy się ugięcie konika. No gdybyśmy to zrobili, to już byśmy widzieli. Bo wiesz, ile jest wtedy zużyty wałek. Tak. Czy jest użyty, ile jest użyty, ale nie musisz go wydemontować. Tak, tak. No ale wtedy byśmy już od razu widzieli, że koniki są zużyte, że wałek jest porysowany, więc wtedy mielibyśmy już pełen obraz, może nie pełen obraz, ale częściowo mielibyśmy obraz tego, co tam się dzieje. No więc czasami fajnie jest, jeżeli kupujemy motocykl z jakimś tam uszkodzeniem, defektem i o tym wiemy. Tak. Bo wtedy jesteśmy bogatsi o tą wiedzę, możemy negocjować cenę, możemy mniej więcej wycenić sobie naprawę. Mamy jakiś budżet. Tak, mamy jakiś budżet. Mamy jakąś granicę, którą możemy przeznaczyć na motocykl, jeżeli, wiesz, bo twój motocykl, Derka, no ładny jest po prostu. Ten motocykl wizualnie, jeśli chodzi o utrzymanie takim technicznym, jak się go zobaczy, jest spoko. No technicznie kiedyś było gorzej, teraz jest okej, nie? Teraz jest okej, tak. I teraz można powiedzieć, plus tego wszystkiego jest taki, że no, rozebraliśmy ten silnik na części pierwsze, złożyliśmy go, no i teraz można powiedzieć, że wiem, na czym jeżdżę, prawda? Więc myślę, że mogę gdzieś w nim dalej po prostu gdzieś pojechać. Jeżeli wiemy, jaka jest usterka, no to wtedy rzeczywiście łatwiej jest nam ten budżet określić, prawda? Spiąć, tak. Chociaż tak, często zdarza się, że osoby sprzedają motocykl, mówią, zachwalają nam, że jest wszystko ok, że jest na cacy zrobione, a później wychodzą różne dziwne rzeczy, wiesz, prawda? Jeszcze jak jest sytuacja, że kupujemy ten motocykl, że tak powiem, takich wysokich pieniądzach, czyli że faktycznie w tym motocyklu powinno być wszystko zrobione. W cenie takiej rynkowej, można powiedzieć, tak jak czy nawet czasami dodajemy coś, żeby po prostu... Żeby kupić igłę. Żeby być pewnym, że no jak jest droższy tam o ten 1000-2000, to na pewno jest wszystko git, nie? No i wtedy są schody, jak trzeba nagle dołożyć 2, 3, 4, 5 tysięcy, tak? Tak, dokładnie. Bo ja mam taką zasadę, która generalnie bardzo często się sprawdza, że jeśli kupujemy 10-letni motocykl, to w ciągu roku dołożymy do niego w granicach, wiadomo, czy to jest jednocylindrowy, czy czterocylindrowy, ale powiedzmy w granicach między 2 a 3 tysiące. Jeżeli kupujemy starszy motocykl, to między 3 a 5. A. I to jest, i to się sprawdza, bo to czasami, jeżeli nie w ciągu roku, to w ciągu 2 lat bardzo często. Wiadomo, że nie mówimy tu o wszystkich motocyklach, bo czasami się faktycznie zdarza, że ktoś tam zrobił sobie, przygotował motocykl dla siebie i ten motocykl sprzedaje, ale nie ukrywajmy, że 90% jednak rynku działa tak, że no nie przygotowuje się motocykli, nie wystawia się ich za super ekstra pieniądze, przeważnie coś jest do zrobienia. Teraz mamy okres jesienny, gdzie warto się rozglądnąć za motocyklami. Są tańsze.
Jakby to racji, są tańsze i nie, bo teraz są jednak po sezonie przed serwisami. Tak, ale to też jest dobrze, bo większość tych ogłoszeń będzie raczej chyba więcej, prawda? Jeżeli ktoś chce sobie zmienić na przyszły sezon motocykl, no to fajnie by było, jakby go sprzedał na przykład teraz, w tym momencie, żeby odblokować sobie budżet, żeby sobie po prostu móc szukać kolejnego sprzętu, prawda? No są też osoby, które czekają na przykład do wiosny, no bo uważają na przykład, że wtedy będą w stanie wziąć za ten motocykl odpowiednio większą tam kwotę, prawda? No ale tym samym też będą musiały zapłacić trochę więcej przy zakupie dla siebie, prawda? Więc no tutaj to już zależy od właścicieli i od was, jak chcecie podejść do tego tematu, prawda? No zgadza się. No i też mamy jeszcze lokatę pieniędzy, no bo wiadomo, motocykle, no można kupić motocykl za 5 tysięcy albo za 50, prawda? No i też 50 tysięcy, jeżeli, bo mam też takich klientów zresztą, że kupują motocykle na wiosnę, jeżdżą do września, we wrześniu te motocykle spieniężają i później powiedzmy przez te 3-4 miesiące... Pieniądze pracują? Na przykład kupuje przed albo zmianą roku, jak kalendarz ma przeskoczyć, jak przed nowym rokiem, to albo sobie kupuje nowy salonowy faktycznie wtedy motor, tak. Albo po prostu jakiś tam roczny, dwuletni i kolejny, kolejny. I też fajnie to po sobie zmieniają się te motocykle, można sobie wiele rzeczy tam, wiadomo jak to z różnymi sprzętami można sobie pojeździć, można sobie tak. Wady i zalety znaleźć motocykla, tak. Który się chce. Dokładnie. No bo właśnie, jeszcze jest jedna kwestia, w zależności od tego, jaki ten motocykl chcemy, prawda? Bo czasami jest tak, że na rynku tych motocykli jest bardzo mało, no i generalnie no, nie ma w czym przebierać, prawda? Więc no to też trzeba mieć na uwadze. Tak jak ja szukałem derki, no to tych derek było naprawdę chyba ze 3 albo 4 może na rynku, więc no rynek był dość, można powiedzieć, ubogi, no i tak się to skończyło, prawda? Ale pozytywnym akcentem wszystko się pozytywnym skończyło. Akcentem, tak, bo DRK teraz jeździ, daje mi dużo, dużo fanów z jazdy. Wprowadzamy kolejne modyfikacje, tak więc można powiedzieć, że ten projekt na razie nie został jeszcze ukończony. No i pewnie też mogliście zobaczyć ostatni odcinek, ile to wszystko mnie wyniosło, ile ta DRK w tym momencie mnie kosztowała, więc jak zwykle w prawym górnym rogu link możecie sobie zobaczyć. Mnie zaskoczyło. Nie? No, ale notabene, widziałem ostatnie ogłoszenie. Derkę z 96 roku za 25 tysięcy złotych. No, ale pamiętasz, ja miałem dwie derki do sprzedania, właśnie te stare. Ja wtedy o tym nie wiedziałem. Ale były idealne. No. I to były dwie, one z Austrii, pamiętam, przyjechały. Jedna poszła za 22, druga za 20. One, nie wiem, czy tydzień były wstawy na ogłoszeniach. No, no. Pozdrawiam właścicieli. I na pewno właścicielom dają dużo frajdy z jazdy. Tak. I na pewno zostaną z nimi na dłużej, tak jak i ten motocykl razem ze mną. Krzychu, jeszcze jedno pytanie odnośnie takich motocykli właśnie po przygodach pewnych. Tak. Bo często możemy się natknąć na ogłoszenia, gdzie na przykład mamy zdjęcie zrobione motocykla, na przykład motocykl jest po jakimś tam dzwonku, prawda? Na przykład, nie wiem, albo są gdzieś tam lagi skrzywione, albo coś. No po wypadku po prostu ktoś przywiózł, wystawia takiego, daje zdjęcia, prawda? Pisze tam mniej więcej, że motocykl odpala, coś tam ten. No cena jest dosyć atrakcyjna, jak zawsze, prawda? Co myślisz na temat takich motocykli? Jakbyś mógł tutaj naszym widzom powiedzieć, jak się do tego ustosunkować? Wiesz co, to jest dość skomplikowany temat, bo są motocykle, które wymagają, jakby to powiedzieć, gdzie sprzedający pokazują dosłownie to, co jest zepsute i sprzedają te motocykle z uszkodzeniami, które widać i oni ich nie ukrywają, nie próbują nikogo szukać, tak? I takie motocykle z takimi uszkodzeniami, no trzeba jakoś w jakiś sposób sobie to zweryfikować, no ja to potrafię, ale mówię, no jestem osobą, która styka się z tymi motocyklami na co dzień bardzo często, z różnymi przypadkami, no wiesz, no mam przykłady po jednej i po drugiej stronie i ciężko mi komuś doradzić, wiesz, na zasadzie takiej kupcie taki motocykl, a takiego nie kupujcie, no są przypadki, w których motocykle warto kupić lekko uszkodzone i sprzedający nie oszukują w ten sposób, wiesz, ludzi, a często jest tak, że sprzedający pokazuje jakąś jedną małą wadę motocykla po to, żeby
spisać umowę kupna-sprzedaży jako pojazd uszkodzony i wcisnąć komuś motocykl z dużo większą usterką, którą jest usterką ukrytą, tak? O której niby na przykład nie wiedział, prawda? Niby tak. Niby. Tak. I wiesz, ja się spotykam właśnie z... No i teraz, no też, wiesz, ciężko mi... Tak, bo każdy przypadek jest inny, prawda? Więc... A jak się ma w roku 200, no to wiesz... Tak, tak, tak. Każdy przypadek jest inny. I też widziałem ostatnio gdzieś na jakimś kanale albo gdzieś w internetach obiło mi się o oczy, jak fajnie było pokazane, jak chyba też Honda CB650 chyba była właśnie tak dobita zawieszeniem przodem. No tak jakby ktoś w krawężnik wjechał. Tak? Oczywiście zawieszenie, półki, prawda, tutaj wszystko poszło do wymiany, ale co mnie zaskoczyło, to nawet nie wiedziałem, że tak potrafi się motocykl poddać, że nawet dekiel pokrywy zaworów potrafiło wykrzywić. No, jest no to... takie rzeczy się potrafiły dziać. Geometria była zachowana, bo ta rama się jakoś tak poddała, później się rozten. Ona zachowana pewnie nie była. No, bo jakoś, no, ale widziałem, że mierzyli to na przyrządach odpowiednich i tak dalej, tak? Więc tutaj było wszystko ok, no ale zostały ślady po prostu na silniku, gdzie notabene no, moglibyśmy stwierdzić, że na przykład no, tam się nie powinno nic stać, prawda? A jednak ta masa i siła bezwładności, jeżeli spotka się z jakąś przeszkodą, która się nie ugnie, nie podda, no to gdzieś ta siła musi, gdzieś ta energia musi zostać zakumulowana i musi zostać przejęta. Wiesz, to jest jeszcze też jeden taki temat. Ludzie prostują ramy, tak? Prostują różne rzeczy. Mhm. Generalnie rama to jest taki element motocykla, który raz skrzywiony, uszkodzony, nawet jeżeli zostanie naciągnięty do swoich poprzednich wymiarów, on zawsze będzie miał podczas pracy tendencję do uciekania tego w tą stronę, którą był zgięty. Także taki motocykl często, wiadomo, że w warunkach drogowych będzie się prowadził w miarę zachowawczo, normalnie, pewnie nie jest w stanie tego ktoś wyczuć. Natomiast w warunkach torowych często gęsto takie motocykle się źle prowadzą, są z nimi właśnie problemy, bo tam są duże obciążenia dla ramy. One już poddają się w tych miejscach, które były osłabione, prawda? No, już i później jednak... tak jak mówisz, że coś zapracowało tak. I wróciło to. Już no. Jednak ten materiał nie jest w stanie przenieść tych obciążeń, które po prostu są obliczone na to. To też tak przypomniała mi się taka historia, jak jeździliśmy jeszcze chyba z 10 albo z 15 lat temu ja razem z ekipą na tor. Pamiętam jak kolega z Krakowa do GSX Era 1000 założył sobie owiewki torowe. Coś tam z tymi owiewkami torowymi było nie tak, bo pług tej owiewki podchodził troszeczkę za blisko przedniego koła. I sytuacja była taka, że zostało tam chyba tyle miejsca. A jak wróciłem. Tak, i uwierzcie mi, że jak wrócił z toru, to praktycznie drugie tyle tego było starte. Tak więc możecie sobie wyobrazić, jak zawieszenie, jak wszystko jest w stanie się przy tych ekstremalnych obciążeniach ugiąć, poddać, po to, żeby później wrócić do tego swojego stanu wyjściowego. Ale to też nieraz fajnie widać na hamowni, jak masz szczególnie takie mocne motocykle powyżej 200 koni. Nawet derkę wrzucaliśmy, pamiętasz, jak się nam gieła. Ale takie 200-konne motocykle, jak zaczynasz je hamować, to musisz sobie rolkę ustawić w innym miejscu, bo ten motor się po prostu cały potrafi skrócić się, wiesz, nawet centymetr, półtora centymetra potrafi się skrócić. Także no, to jest fajna praca, nieraz można właśnie zaobserwować tą pracę ramy. A może teraz przejdźmy do sedna. No właśnie, przejdźmy do sedna sprawy, bo tak rozmawiamy o tych motocyklach używanych, uszkodzonych, a mamy tutaj też ze sobą taki właśnie motocykl, który Krzysiek razem z Kacprem kupili. No może opowiedz historię, bo to ja akurat nie tej historii nie znam, ty ją bardziej znasz, więc opowiedz może. Tak, Kacper to jest człowiek, który ze mną pracuje, który zajmuje się mechaniką ze mną już od 3 lat albo 4. Mhm. Do tej pory serwisował motocykle, ale generalnie jest młodym człowiekiem, no nie miał swojego pierwszego motocykla. I wpadliśmy na pomysł, dobra, no to najwyższa pora kupić sobie motocykl, tak? Mówimy, kurczę, znajdźmy ładny motocykl, który będzie ci odpowiadał jakoś lekko uszkodzony, może gdzieś tam coś silnikiem, żeby było uszkodzone. Dla nas to dla was najlepiej, wygoda, bo, tak? Bo raz, że i praktyka, i dwa, sam sobie może porobić pod twoim okiem, prawda? Więc, zgadza się. Więc super. Tak, no i teraz wiesz,
Przyjechał do nas jakiś czas temu Hornet z 2006 roku. No widziałem, że Kacperowi się oczy zaświeciły, gdzieś chodził, oglądał, pracował przy tym motocyklu, robi tam jakieś gaźniczki, opony, to wszystko widziałem, że chodzi, gdzieś tam z boku przyglądałem, że sobie usiadał, gdzieś usiadł sobie na tym motocyklu i tak dalej. No mówię, spoko, to szukamy Horneta. No i za jakiś czas trafił się w serwisie społecznościowym, był wystawiony właśnie motocykl, który był uszkodzony za dość nieduże pieniądze, bo oglądałem tak pierwszym rzutem oka ten motocykl. No widzę, że ma fabryczne ciężarki kierownicy, fabryczne klamki, fabryczne lusterka, fabryczne kierunkowskazy, jest przewrócony na lewą stronę, ma uszkodzony blok silnika, ale reszta motocykla bardzo ładnie wygląda i rokuje. No to myślimy, kurczę, od nas to było 200 km, wsiedliśmy do samochodu, pojechaliśmy na miejsce, bardzo sympatyczny właściciel, troszkę jeszcze z nim ponegocjowaliśmy, bo cena była motocykla 5000 zł. Ponegocjowaliśmy troszkę z nim, no i finalnie kupiliśmy za motocykl za 4200 zł. Jak na Horneta 2.6 czy 2.5, to mi się wydaje, że pieniądze były bardzo dobre. Jeszcze tak jak mówię, lakier cały był w oryginale. W tym pojeździe, także było gdzieś tu drapnięte, tu dotknięte, tak jak wspomniałem, ale cały motocykl był w oryginale. Dojechaliśmy, przyjechaliśmy na miejsce, oglądnęliśmy ten motor, dogadaliśmy cenę, załadowaliśmy go. Też właściciel motocykla był trochę zdziwiony, bo oględziny motocykla trwały może 2 minuty. Wy już chyba wiedzieliście, jaki jest pomysł na ten motocykl po prostu, jak to ugryźć, tak. Więc was interesowało tylko to, jak on jest po prostu wizualnie i tutaj poza silnikiem, prawda? No, skontrolowaliśmy tylko przednie zawieszenie, bo widać po motocyklu, że jest świeży, że jest utrzymany. Historię sprawdziliśmy sobie jeszcze wcześniej gdzieś tam w internecie. Sprawdziliśmy tylko przednie zawieszenie, felgi, tarcze, takie podstawowe rzeczy, które mogłyby nas zaskoczyć i wygenerować jakieś dodatkowe koszta. No i co? No i przyjechał z nami Hornet do domu. No i jest oto ta perełka. Hornecik. Skończyło się to w ten sposób, że kupiliśmy Horneta z uszkodzonym silnikiem, który miał uszkodzony blok. Motocykl poza jakimiś takimi drobnymi elementami no nie był jakoś bardzo uszkodzony i pękniętym zadupkiem. Mogliśmy iść w dwie strony. Albo kupić silnik nie wiadomo jakiego pochodzenia, tak? Czyli po prostu kupić silnik używany do tych motocykli, to jest silnik jeszcze tak naprawdę wywodzący się z F2, F3, a więc jednostka, która może przejechać, podejrzewam, 500 000 km. Na gaźnikach? Tak, na gaźnikach, okej. Okay. Także te silniki generalnie no, ciężko jest zepsuć, tak? Bardzo ciężko jest zepsuć. We czwórkach były te silniki jeszcze na gaźnikach? Były, ale w pierwszym modelach, ale nie te silniki, one były trochę zmodyfikowane. Inaczej wyglądały, ale konstrukcje nie były bardzo zbliżoną konstrukcją to do tych. Powiem ci szczerze, że miałem kiedyś taki silnik, jeszcze kiedyś jak można powiedzieć sprzedawałem motocykle, to miałem taką właśnie F4 z silnikiem właśnie na gaźnikach, pierwszy wypust i miałem przejechane 100 tysięcy mil, ponad 100 tysięcy mil. Biało-czerwoną? Biało-czerwoną, pamiętam. Tak, biało-czerwona. Wszyscy się dziwili, ja wtedy miałem F4 w trysku. I powiem wam szczerze, jak się przejechałem tym motocyklem starszym na gaźnikach, to stwierdziłem, że chyba on lepiej jeździ niż ten mój. Dziwne, nie? Ekologia. Znaczy, że było dotarte. Było dotarte, chyba już. Nie, ekologia, ale to wiesz co, z tymi silnikami to jest tak, że faktycznie one są bardzo tanie w zakupie. Z racji tego, że one no, ciężko, żeby go uszkodzić, te motocykle prędzej się rozbijają, tak? Czyli częściej, bo to też właśnie ludzie kupują na pierwszym motocykle dość często i ulegają tam jakimś kolizjom i częściej można kupić sprawny silnik, niżeli dobry motor nieraz. To właśnie to jest tak, że jak coś się nie psuje, to jeżeli chcemy coś kupić używanego, to jest tanie. Tak. Bo nikt tego nie kupuje, bo się nie psuje, prawda? Natomiast jak pamiętasz z Multistradą też, jaka była sytuacja, że też szukaliśmy, ja już mówię, tych pękarter, dobra, szukamy używanego silnika całego, żeby przerzucić, nie? No nie było. Nie było, więc musieliśmy go grzebać, nie? No a tu jaka historia? Udało się znaleźć? Cały silnik można znaleźć za 1000 zł. No i proszę bardzo. Ale słuchaj, ale nie, myśmy z racji tego, żeby tak Kacper zwiększył swoje doświadczenie jako mechanika i mógł sobie taki silnik sam rozebrać. I złożyć. Złożyć, odpalić i się przejechać. I jeździć tym motocyklem, zobaczyć jak to się eksploatuje i
podejmować później słuszne też diagnozy. Kupiliśmy silnik z zatartą panewką. O. Czyli blok silnika w nim był sprawny. Natomiast wał korbowy, tłoki, głowice, to wszystko pracowało z opiłkami i to było tak, że też sprzedający, który nam sprzedawał wtedy ten silnik, no powiedział nam wyraźnie, że mechanik nie trafił mu z usterką. Mhm. Silnik zaczął dzwonić, zmienił łańcuszek rozrządu na nowy, wyczyścił silnik, olej, ustawił zawory, gość sobie wyjechał, przejechał kawałek, no jednak to dzwonienie nie ustało, a więc mieliśmy silnik z nowym łańcuszkiem rozrządu, z dobrym blokiem i zapłaciliśmy za niego 300 zł. Proszę bardzo. Znaczy, sprzedający wystawił go za 800. No ja nawet zadzwoniłem do niego, że wie pan, te silniki są po 1000 zł, no i mogę panu dać za to 300. I historia się skończyło się to tak, że wsiedliśmy w samochód, to było koło Rzeszowa, pojechaliśmy, kupiliśmy silnik, przyjechaliśmy z nim do garażu, tak? No najdroższym tak naprawdę elementem tego silnika były uszczelki, bo kupiliśmy komplet uszczelek, to on kosztuje w granicach 520 zł, czyli uszczelki kosztowały tyle, co więcej od silnika. Więcej od używanego silnika. Ale potrzebowaliśmy magneto, do, powiedzmy do silnika, dekiel był tam sprawny, magneto, uzwojenie, no wszystkie te elementy, które wiesz, były w tym silniku sprawne, w ładnym stanie. Jeszcze dodatkowo łańcuszek rozrządu, to ja się śmieję, że gdybyśmy policzyli alternator, dekiel i łańcuszek rozrządu, to jest 500-600 zł. Także tak. Warto było dać za to 300 zł. No i teraz co? Jeden z silników, który stoi tam sobie za mną, z tych dwóch, powiedzmy, silników, czyli złożyliśmy jeden idealny. Generalnie i z dwóch zrobiliście jeden, prawda? Tu o, był... poczekaj, bo znowu to teraz ja przywiozłem. Kacper zrobił. No. Ja tylko kilka razy gdzieś zobaczyłem, na jakim etapie. Także ja tam ręki nie przykładałem, on to sobie wszystko elegancko poskładał sam. No i zostały nam zgliszcza silnika, tak? Drugiego. Drugiego, w sensie... Bo jeden miał uszkodzony wał korbowy, uszkodzone panewki, uszkodzony z drugiego silnika był uszkodzony karter, stary łańcuszek rozrządu, no i głowica, która pracowała z opiłkami przez jakiś czas, wałki rozrządu. Może nie był jakiś tragiczny, ale już były widoczne rysy. Widać, że ten olej, który przepływał, no miał bardzo dużo opiłków. Ja bardzo często używam takiego stwierdzenia do klientów, którym zmieniamy oleje. I przykładowo stoi klient, zmieniamy sobie tam olej w motocyklu, no i rozmowa z nim, mówię, a może odpalimy motocykl, zobaczymy ile pochodzi bez oleju. No i jest takie ha, 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 ha. I wiesz, oczywiście tam się później... Ciekaw jestem, ile osób tak zrobiło na przykład, samodzielnie zmieniając olej. Ja kiedyś byłem przy czymś takim, na serwisie, jeszcze jak pracowałem w salonie. Ojejku, to było 15 lat temu. Sytuacja była taka, też dosyć ciekawa. Kolega zmieniał olej klientowi w motocyklu, który stał na serwisie, na stanowisku. No i zmienił ten olej, w sensie spuścił olej, zmienił filtr, zakręcił korek spustowy i poszedł na magazyn po olej, tak? Żeby dolać. A klient w międzyczasie przyszedł, o, motor jest gotowy, jest wszystko w porządku, włączył zapłon, dobra, to ja sobie odpalę i go odpalił. No i tyle, że ktoś tam, który z mechaników stał obok i mówi, to ale przecież poszedł po olej, no i go zgasili tam powiedzmy po 5 sekundach, także tam nic tak, się nie stało tak, z tym silnikiem, ale było wesoło. No ale czasami tak się zdarza, że na przykład wymieniamy ten olej, no i chcemy, ażeby tam do ostatniej kropelki, prawda, skapało, nie? No a czasami potrafi się człowiekowi coś tam w głowie ten zapomnieć, prawda, jak zwłaszcza jak odejdzie, czy zajmie się czymś innym, przyjdzie na drugi, trzeci dzień, prawda, i a, kurczę, nie? No, ale wiesz co, my mamy taką, w serwisie mamy taką zasadę, że w momencie, kiedy na przykład silnik nie może zostać uruchomiony, i to też każdemu polecam, czyli na przykład jest zdjęty, nie wiem, tam rozrząd, albo nie ma oleju, albo jest coś, co nie pozwala nam uruchomić tego silnika, mimo tego, że motocykl wizualnie wygląda, jakby mógł odpalić, bierzemy po prostu taśmę izolacyjną i zaklejamy stacyjkę. O, to jest dobry prosty temat, wiesz, że coś musisz sprawdzić, że coś jest nie tak, zapytać i to wtedy wyklucza właśnie odpalenie motocykla bez oleju. Też mi się przypomniał jeszcze temat, jak kiedyś wymieniałem klocki jeszcze w Repsolu, w Cebrze. Na szybkości pamiętam, fuch, fuch, fuch. I nie wiem, co się stało, wtedy zapomniałem dokręcić zaciski. Po prostu... Tak, no i jedna śruba chyba gdzieś od ten... No, trzy. Trzy.
No, takie rzeczy się zdarzają. Oczywiście dobrze, że wtedy nic się nie stało. No, dojechałem wtedy z Bochni tutaj do ciebie i szukaliśmy wtedy jakiś śrub, prawda? Tak, coś tam pamiętam. Niedziela, tu wszyscy, kurczę, już jedziemy, nie? Już nagrzani na jazdy. Jesteś gotowy? Tak, jestem, jadę, prawda? A tu, kurczę, w połowie drogi się okazuje, że o, coś jest nie tak. Ej, ale ja ci mówię, my musimy kiedyś, jeszcze wracając do materiału, musimy kiedyś jeszcze nagrać materiał, takie swoje wspomnienia, bo i ty masz dużo ciekawych... O, bardzo mam dużo wspomnień. Wiesz, o których można by było kiedyś opowiedzieć i ja też myślę, że coś by mi się znalazło takiego, bo ciekawe. To na pewno. Ale dobra, o tym kiedyś zrobimy odcinek. Tak. Jak będziecie chcieli, to napiszcie w komentarzu oczywiście. Wracajmy do Horneta. Czyli tak, tam mamy silnik, który jest już złożony, przygotowany na tip-top do włożenia. No a co robi tutaj ten szrot, można powiedzieć? No teraz posłuchaj, no właśnie wracając do rozmowy, co się stanie, jeżeli odpalimy motocykl bez oleju? Mnie to zawsze ciekawiło i ile on, co się uszkodzi jako pierwsze, bo też i co będzie, czy on wybuchnie, czy on pęknie, czy się zatrze, czy się mu zatrzyma, nie wiem. Mam też jeszcze ciekawe jedno wspomnienie. Mój kolega Tomek, którego serdecznie pozdrawiam, jeździł Banditem 1200, a wcześniej miał XJ600. Mhm. Które jak był tam gęsty olej, się odpaliło, pojechałeś kawałek, to ona zapalała kontrolkę oleju, bo tam był stan oleju. A. I on był do tego przyzwyczajony. Natomiast w Bandicie jest ciśnienie oleju. Jedzie sobie tam wycieczką, tylko takim tempem, powiedzmy, spacerowym. No i patrzy się na zegar, no czerwono, zapaliła się czerwono, na czerwono kontrolka oleju, no i on przyzwyczajony z tych rzeczy jedzie dalej. Tak przejechał około 5 km, po czym sobie przypomniał, że przecież, kurczę, ten motor ma ciśnienie oleju, go szybko zgasił, zjechał na bok, nie? No byliśmy wtedy pewni, że ten silnik, wiesz, wypluł panewki, że jest do wyrzucenia, stary Bandit 1200. Zdjęliśmy dół, czyli wyciągnęliśmy silnik, tak. Zdjęliśmy dół, zdjąłem wszystkie panewki, ani jedna panewka nie była do wymiany. A co się stało? Wybuchła pompa oleju. O. Rozerwało, znaczy przyczyna była prosta, ktoś tura śrubokrętem zrobił dziurę w sitku, w smoku, wciągnęło opiłek do pompy oleju i rozerwało pompę oleju na bok. Ale ten motocykl przez bodajże, nie wiem, no między 2 a 5 km, bo też nie był w stanie oszacować, jaką tak, odległość przejechał. Pracował bez smarowania. Totalnie bez smarowania pompa była rozerwana. I ten, po tym rozebraniu tego silnika sprawdziliśmy wszystkie panewki, no były zaznaczone, jak to w motocyklu, który miał przejechane z 80 tysięcy km. Na liczniku. Pytanie, ile w rzeczywistości? Złożyliśmy z powrotem, wsadziliśmy pompę, którą dostaliśmy notabene za darmo od chłopa, bo gość, który handlował częściami do Bandita, jakbyśmy mu powiedzieli, że się zepsuła pompa, że ona wybuchła, on powiedział, że on ma ze 30 pomp, on nigdy nie sprzedał pompy do Bandita, bo one się nie psują. Jak my wysłaliśmy zdjęcie, powiedział, to macie za darmo i zapłaciliśmy tylko za przesyłkę 15 zł, nie? No ale nie, wiesz, założyliśmy tą pompę i ten motocykl jeździł, później jeździł nim jeszcze 2 lata, a później go sprzedał i ktoś tam dalej się tym motocyklem cieszy. No ale, kurczę, ile on wytrzymał, wiesz, no tyle, co wiesz, mógł, no nie wiadomo, w którym momencie się zorientował, że tego ciśnienia po prostu nie ma, nie? No i teraz co? Chcemy zrobić z tym silnikiem. Chcemy go uruchomić, wziąć go do Afryki, na pustynię. I teraz tak, chcemy go uruchomić, tak jak teraz go widzicie, czyli bez misy, bez dekli, bez dekla, goły silnik, po prostu chcemy go odpalić, zobaczymy, czy to się uda, wkręcić go, powiedzmy, na jakieś tam obroty i zobaczyć, ile on pochodzi. I zostawić. Tak. Schować się i zostawić. Ale dobra, słuchajcie, nie będziemy tego robić dzisiaj, w sensie nie pokażemy wam tego w tym odcinku. Teraz macie czas na to, żeby obstawiać. Obstawiajcie w komentarzach, co się stanie z tym silnikiem. Silnik nie ma żadnego smarowania w tym momencie. Nie ma. Nie ma oleju, wszystkie oleje są spuszczone. Nie ma też chłodzenia, tak. Bo chłodnica jest ściągnięta, nie jest zalany żadnym płynem. Został złożony, no właśnie, jak został złożony, bo wczoraj spędziliście tutaj w garażu dosyć długo, dużo czasu, żeby go tutaj poskładać z tych części, które tam mieliście. No i widać tutaj, że tu się dzieje naprawdę dosyć dużo. Tu brakuje czegoś, tu tamten. Widziałem, że tam... No. Nie zostało to złożone zgodnie ze sztuką składania silników. Nie zostało to złożone zgodnie z żadną sztuką. Pakujemy sprzęt na przyczepę, jedziemy w miejsce, w którym będziemy mogli przeprowadzić tą próbę w miarę w bezpiecznych warunkach. Na pustynię do Afryki. Na pustynię do Afryki, więc chwilę nam zejdzie, więc czekajcie gorąco na kolejny odcinek, gdzie będziemy po prostu już na miejscu sprawdzać ten sprzęt. No to tyle na dzisiaj. Pakujemy przyczepę i lecimy do Afryki.
Hej. Dzięki wielkie. Trzymajcie się na razie. Pozdrawiamy.